Dom Rehab pojawił się w mojej głowie najpierw. Jego nie było w przestrzeni, ani wirtualnej, ani realnej nie było go. Był tylko w mojej głowie jako pomysł na stworzenie takiego miejsca, do którego przyjeżdżaliby ludzie, a nie choroby. No bo przecież w tym kółku, w którym ja pracuję, w społeczności terapeutycznej, nie siedzą choroby, nie siedzą uzależnienia, nie siedzą objawy, tylko siedzą żywi ludzie, którzy mają żywe historie. Chodziło mi o to, żeby wyjść poza coś takiego, co ma miejsce w wielu, wielu takich tworach jak Dom Rehab. Wyjść poza getto objawowe, getto diagnozyjne, czy diagnozowe. Raczej getto diagnozowe. Że oddzielnie leczymy narkomanów, alkoholików i jeszcze innych wystygmatyzowanych osobników. A chciałbym, żeby, tak wtedy chciałem, żeby do tego domu mógł przyjechać każdy, kto powie, wiesz co, chyba z moim życiem coś jest niedobrze. Że nie wiem, co za bardzo, ale chyba jestem nieszczęśliwy. Nie? Czy ty mógłbyś mi zrobić taką przestrzeń, bo Dom Rehab jest przestrzenią. Taką przestrzeń, w której ja mógłbym to ogarnąć. Dlaczego tak o tym mówię? Bo to nie ja, ani mój zespół ogarniamy ludzi. To oni sami siebie ogarniają. Ja nie daję komuś, kto przychodzi do mnie, właściwie niczego z zewnątrz, poza przestrzenią. Mam wiedzę, mam umiejętności, mam doświadczenie. To fakt. Ludzie, którzy ze mną pracują, też mają to. Ale człowiek, moim zdaniem, jest pełny, był zawsze pełny. Tyle, że o tym nie wie. W związku z tym trzeba go o tym przekonać. Przekonać go o tym, możesz być kim chcesz. Jesteś wystarczająco dobry, żeby być kim chcesz. Tylko kim chcesz być. Jesteś wystarczająco dobry, to jest takie motto, takie główne. Główne motto Dom Rehab to jesteś wystarczająco dobry. Ja jestem wystarczająco dobry. Powiem, skąd to się wzięło. To się wzięło z mojej skłonności, a jak sobie tego ty posłuchasz, może i z twojej, skłonności do porównywania się z innymi ludźmi. Ja myślałem, że ja kiedyś wyjdę z tej skłonności do porównywania. Że ja nie będę się porównywał. Miałem taką nadzieję głęboką. Wiesz, ale okazało się potem, że ja ciągle to robię. Czyli, że jest ten obszar taki, którego ja nie zmienię. Mogę się dalej kopać z tym koniem, ale to będzie oznaczało, że będę nieszczęśliwy. Ale mogę też poszukać innego rozwiązania. Czyli trzeciego elementu porównania. Bo najczęściej porównanie przebiega w obszarach pod tytułem jestem lepszy, jestem gorszy niż ty, niż inni, niż ktoś. A chodzi o to, żeby dołożyć ten trzeci element. Jestem tak samo dobry jak ty. Ja się z tobą porównuję, patrzę na to, co robisz, patrzę na to, jakim jesteś człowiekiem, jakie prowadzisz życie rodzinne, tak? Życie osobiste, zawodowe, każde. Jaki masz samochód? Nie, przecież ciągle na to patrzę. Ale chodzi o to, żeby zainstalować ten element. Jestem tak samo dobry. Jestem wystarczająco dobry. Tak? Oczywiście, że to nie oznacza, że już nic nie muszę robić, właściwie mogę tylko leżeć. To nie w tym rzecz. Drugim sloganem ważnym dla mnie, bardzo istotnym, który zawsze przekazuję, on jest w każdym miejscu, w którym jestem, to bądź zdrów. Dlaczego? No, dlatego, że bardzo często, niestety, robiąc różne rzeczy prozdrowotne, one wszystkie są na orbicie jakiejś choroby. Ja też jak robiłem, wiesz, Dom Rehab, no to wszedł ośrodek leczenia uzależnień, tak? Dlaczego? No bo ludzie szukają choroby. Dom Rehab to szeroki proces zmiany. Zmiany na nowe. Dom Rehab to jesteś wystarczająco dobry. Dom Rehab to miejsce dla każdego, nie dla choroby. Dom Rehab to bądź zdrów.